Są takie choroby, które powodują u nas absolutną degradację. Wszystko nam umyka albo nie pozwala nam normalnie żyć. Tak Alzheimer, jest. Tak. Choroba, która nam zabiera pamięć. Pląsawica Huntingtona, która nam zabiera prawidłowe napięcia mięśniowe. Parkinson, też napięcia mięśniowe, ale w trochę inny sposób. Wydawało się do tej pory, że to są choroby nieuleczalne. Jesteśmy na nie skazani. Myślę, że mam szansę trochę to zmienić, ten pogląd. Dlatego, że te choroby, one są spowodowane odkładaniem się toksycznych białek w komórkach nerwowych, w mózgu. A ty znalazłaś sposób, żeby znaleźć miotło, żeby je wymieść z tych komórek. Dokładnie, można tak powiedzieć. Czyli genisteina, bo nad tym związkiem pracuję, jest tą miotłą, która aktywuje wyczyszczanie się komórki z tych toksycznych białek. Pokaż mi, jak ta miotła działa. Co to za zielone robaczki? Te zielone robaczki to są właśnie toksyczne białka, które odkładają się w tych komórkach. Czyli tu jest cała komórka zajęta? Tutaj jest ich tak dużo, że one się aż zaczynają zlewać. A jeśli będzie tak dużo, to ta komórka umiera? Zdecydowanie tak jest. Natomiast teraz pokażę zdjęcie komórek, które są poddane terapii genisteiną, czyli trzymałam genisteinę w tych komórkach przez dwa dni. I widać tutaj, że właśnie tych agregatów już prawie nie ma. Tutaj jakieś tam pobłyski są tego zielonego, ale widać już, że właśnie jest tego znacznie mniej. Po dwóch dniach? Po dwóch dniach. Powiem ci, że to jest piękny obraz, bo rozumiem, że po dwóch dniach, co będzie po 10, co będzie po dwóch tygodniach. To by była łatwa, prosta, tania, doustna terapia. Tak jest. Czyli coś genialnego po prostu. Można powiedzieć, że coś genialnego. Nawet się zastanawialiśmy swego czasu, czy nie zbyt genialnego, bo przez to wiele koncernów farmaceutycznych traktuje nas trochę z przymrużeniem oka. Oni wolą te bardziej skomplikowane, jak wiemy. I droższe. O, właśnie. Kiedy ten lek powstanie, jak sądzisz? To nie jest takie proste. Ogólnie ta droga do zarejestrowania nowego leku to nie jest droga usłana różami, wręcz przeciwnie. Ja chwilowo skończyłam badania na zwierzętach. My walczymy o fundusze na próbę eksperymentalną, ale z udziałem pacjentów. Czyli ja obstawiam, że za 10 lat, jeżeli wszystko wyjdzie pozytywnie, będziemy gotowi do rejestracji leku.